Zelacardia, Trevignano Romano, Włochy, 3 stycznia 2023 roku. Oręcie Maryi. Drogie dzieci, dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie w waszym sercu. Dzieci, czasy, na spotkanie których idziecie, będą ciężkie i dlatego proszę was o zwiększenie waszej modlitwy, a nade wszystko modlitwy różańcem świętym, który jest potężną bronią przeciwko złu. Dzieci moje, obecnie bardziej niż wcześniej będziecie potrzebowali ochrony. Nie macie już piorunochronu papieża Benedykta XVI, modlącego się za wami, ale musicie być gotowi i przygotować się na tę przemianę waszej duszy w oświeceniu sumień. Pozwólcie dotknąć się światłu. Nie bądźcie opanowani przez niegodziwość. Dziś zły świętuje, sądząc, że wygrał, porywając dusze, zwodząc je, wmawiając im, że światowe świecidełka, władza i rozwiązłość są ważniejsze niż modlitwa i Bóg. Dzieci, ogień spadnie z nieba, gdyż ziemia potrzebuje zostać oczyszczoną. Tak bardzo liczne będą kataklizmy, trzęsienia ziemi i powodzie, które będą następować po sobie jak nigdy dotąd. Proszę, by modlić się za Kościół i za jego ludzi, zepsutych, obecnie zagubili już drogę. Wielu kapłanów, biskupów i kardynałów jest w zamęcie. Proszę kapłanów, słuchajcie moich słów i wierzcie w nie. W przeciwnym razie piekło będzie was oczekiwać. Dzieci, ja chcę was ocalić, a nie mam już więcej słów. Proszę was, pomóżcie mi, dzieci moje najsłodsze. Mój ojciec spogląda na was i dzisiaj liczne będą łaski, jakie stąpią pośród was. Dawajcie świadectwo. Mówię wam, że Ojciec Święty, Benedykt XVI, jest przed obliczem Boga w raju i prosi was, żebyście miłowali się wzajemnie. Pewna głowa państwa zostanie zaatakowana. Wojna wtargnie do Europy. Błogosławię was teraz w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gisela, widziałam także Jezusa Miłosiernego. Sądzę, że dziś wylał na nas wszystkich wiele miłosierdzia.